Były europoseł PiS i jego żona zatrzymani przez CBA. Czołowy polityk PiS został zatrzymany. Wkroczyli agenci CBA. Były europoseł PiS i jego żona zatrzymani przez CBA. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych, poinformował o ujęciu Ryszarda Czarneckiego i Emilii H. Sprawa ma mieć związek z aferą Collegium Humanum. Ryszard Czarnecki zatrzymany. Do zdarzenia miało dojść w środę około godzina 16 na warszawskim lotnisku. To właśnie wtedy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego europosła Ryszarda Czarneckiego. W tym samym czasie służby zatrzymały w stolicy także jego żonę, Emilię H. O wszystkim poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra członka Rady Ministrów koordynatora służb specjalnych. Kliknij w link w opisie po więcej informacji.